Witam wszystkich serdecznie z tej strony Kaminator. Dzisiaj zaprezentuję Wam mój skład złożony z zawodników głównie z Bundesligi. W zasadzie to są sami gracze, sami piłkarze z ligi niemieckiej właśnie. I pokażę Wam, że można złożyć naprawdę tani i dobry skład właśnie z Bundesligi. No to zaczynamy. W bramce Timo Horn, kupiony za 700 monet. Kapitalnie broni. Wysoki, 192 cm. Tutaj nie mam żadnych zarzutów. Na rezerwie mam Adlera, którego dostałem z jednej z paczek. Nie wiem jak broni, ale również no, jest to karta warta uwagi i warta sprawdzenia. Zobaczymy, sprawdzę go również pod tym kątem, jak się spisuje. Również wysoki, 191 cm. Zaczynamy od obrony. Tutaj mamy Wendela, kupiony za 1100 monet. Jeden z najszybszych zawodników Bundesligi na lewej obronie. 86 tempa, 78 driblingu, 73 obrony, 72 fizyczności, wysoka średnia pracowitość. W sumie jestem zadowolony z tego zawodnika. Oraz tutaj mamy nieco tańszą wersję i wcale nie gorszą. Jest to Baba, kupiony za 650 monet. 86 tempa, 76 driblingu, 74 obrony, 74 fizyczności, wysoka średnia pracowitość. Bardzo podobne statystyki do Wendela, nawet można powiedzieć ciut lepsze, a w niższej cenie. Niemniej to jest taki, mam w sumie taki substytut dwóch obrońców, jak jeden jest skontuzjowany, to wejdzie w jego miejsce właśnie Baba. Oni się zmieniają, wymienność pozycji. Dobrze, przechodzimy teraz do środka obrony. Tutaj mamy Tacha, kupiony za 1000 monet. Jest to moim zdaniem bardzo dobra cena, nie jest ona w żaden sposób wygórowana. Przede wszystkim warto tutaj zwrócić uwagę na wzrost, 194 cm, jest to jeden z najwyższych zawodników właśnie w Bundeslidze, obok Naldo, ale Naldo jest niesamowicie drogi. I mamy tutaj 72 tempa, 78 obrony, 78 fizyczności, więc no bardzo przyzwoicie, w przyzwoitej cenie, moim zdaniem świetny wybór na środek obrony. Następnie mamy Niklasa Süle. Również bardzo wysoki, 195 cm, średnia pracowitość, 83 obrony, 80 fizyczności. Brakuje trochę tempa, bo jest 58, ale no jest to karta warta uwagi, kupiony za 650, również tanio, więc tutaj obrona jest naprawdę wysoka i nie trzeba się bać o wrzutki. Na prawej obronie mamy Brosińskiego, nie wiem jak on się sprawdza, kupię go za 1500 monet, dość duża cena jak na taki niski overall, ale jest to najszybszy obrońca na prawej flance, 86 tempa, nie ma szybszego, złota karta, 70 fizyczności, 73 driblingu, 70 obrony, no wysoka średnia pracowitość, zobaczymy jak się sprawdza w akcji. Nie wiem, szczerze mówiąc, ale przetestuję go i no, powiem coś o tym zawodniku. W jego miejsce oczywiście grał Van der Wiel i oraz Jung. Coś się zawiesiło. Czasami się tak zdarza, że się... O właśnie, tutaj mam Van der Wiela, którego w paczce wylosowałem. Również fajnie się nim gra, 74 obrony, 74 fizyczności, 76 driblingu, 81 tempa, wylosowałem go w paczce, wysoka średnia pracowitość. No i Junga, którym długo grałem, ale sobie no tak średnio radził. Tutaj tempo 77, no nie bardzo mi to odpowiadało. Niemniej można, też go w paczce wylosowałem, niemniej nie jest to najgorszy wybór. Na środkowej obronie jeszcze przetestowałem sobie Brumę, kupiony za 750 monet.
Również dosyć wysoki zawodnik, 189 cm, chociaż nieco niższy, ale dobrze grający głową. 82 fizyczność, 79 obrony, 66 tempa. Przyzwoita karta, złota świecąca. Przechodzimy do Larsa Bendera, bardzo tanio go pozyskałem za 700 monet, a statystyki bardzo dobre. Tempo 68, 82 obrony, 80 fizyczności, wysoka pracowitość. Jako defensywny pomocnik, no bo idealny wybór. Mam tu jeszcze Gila Vogiego. Tutaj nieco wyższe tempo. Można powiedzieć bardzo tanio, 800 monet. Francuz, 70 tempa, 82 obrony, 81 fizyczności. Również bardzo fajna karta na jako defensywny pomocnik. Mamy również Geissa, w którym dużo grałem, kupiony za 750 monet. Bardzo dobrze mi się nim grało, chociaż statystyki nieco gorsze. Tutaj na pewno warto wyróżnić 83 podania. Więc tutaj, jeśli chodzi o podania, bardzo dobry zawodnik do rozgrywania akcji. Na lewej pomocy kupiony, no, kosztowny zawodnik, to chyba jeden z droższych zawodników. Chociaż warto, 4000 monet, kupiony za 4000 monet. Słabszej nogi 4 gwiazdki, 3 gwiazdki sztuczek, średnia pracowitość. 88 tempa, 81 strzałów, 82 dryblingu i to tempo właśnie robi swoje. Oczywiście można tutaj Douglasa Costę dać, ale on jest już dużo droższy, czy Kingsleya Comana. Niemniej to są już karty naprawdę drogie. Jeśli bym wylosował takie, no to rzeczywiście bym tutaj dał Costę lub Comana, ale tak to polecam Szurle. Na prawej zaś mam Hermana, którego wylosowałem na prawej pomocy. Tutaj też świetne tempo, 91, 75 strzałów, 70 podań, 83 dribblingu. Świetnie mi się gra tym zawodnikiem. Jest on dosyć tani w porównaniu do Bellarabiego, który ma w zasadzie takie same statystyki, lecz trochę nieco wyższy overall. Niemniej Herman jest dużo tańszy, oscyluje gdzieś w granicach 1000-1100 monet, więc bardzo, bardzo fajny zawodnik. Świetnie mi się nim gra. No i tutaj mamy Kagawę, bardzo tani zawodnik, 1100 monet mnie kosztował, 79 tempa, 75 podań, trochę strzałów brakuje tutaj, 68, mogło być trochę nieco więcej, 87 dribbling, 75 podań, słabszej nogi 4 gwiazdki, sztuczek 4 gwiazdki, średnia pracowitość, bardzo fajny zawodnik. No i w ataku Volant, kupione za 1300 monet, wysoka pracowitość, 79 tempa, no nieco, troszkę mało, 81 strzałów jest ok, 78 podań, 79 dribblingu i fizycznością nadrabia, aż 82. Ciężko mi powiedzieć o tym, coś więcej o tym zawodniku, dopiero go testuję. Zobaczymy, jak on będzie się sprawdzał, tak samo Han, jest to jeden też 3100 monet, również dosyć drogi zawodnik, jak na taki niski overall. 85 tempa go tutaj wyróżnia i cechuje. 78 strzałów, 83 aż fizyczności. 4 gwiazdki słabszej nogi, średnia wysoka pracowitość, więc też nic nie mogę powiedzieć o tym zawodniku. Przekonam się, czy warto było tyle monet wydać i mam nadzieję, że sprawdzi się. Mam nadzieję, liczę na jego szybkość. Bo taki Aubameyang jest poza zasięgiem, a nie ma zbyt wielu szybkich zawodników w Bundeslidze. Wart uwagi na pewno jest jeszcze Ramos. Kupiony za 450 monet, 82 tempo, 84 strzałów, 72 fizyczności. Fajnie się nim również gra, dobrze gra głową. Tutaj mamy jeszcze Gonzalo Castro. Przy innej formacji, ustawieniu, bo gram różnymi formacjami, sobie testuję, która jest najbardziej odpowiednia. Ten zawodnik jest również świetny, chociaż już nieco kosztuje, 3500 monet mnie kosztował, 74 tempa,
72 strzały, 82 podań, 82 driblingu, 73 obrony, słabszej nogi 4 gwiazdki. Bardzo fajny zawodnik. Kolejnym zawodnikiem jest Camp, 1000 monet. Patrzcie na jego tempo, 82 tempa, 76 podań, 85 driblingu, 4 gwiazdki sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi, wysoka pracowitość. Bardzo fajny, szybki zawodnik. Idealny do ataków pozycyjnych. Tutaj mamy Meyera, 700 monet, 75 tempa, 78 podań, 85 driblingu. Tutaj 4 gwiazdki słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek, również fajny zawodnik. Również Gorecka, 1100 monet, 81 tempa, również bardzo szybki zawodnik, dynamiczny. 77 podań, 78 driblingu, 75 obrony, 74 fizyczności. Wszystkie praktycznie statystyki powyżej 70, oprócz strzałów, nieco tu brakuje. Więc też bardzo fajny zawodnik. Jeszcze tutaj mamy... Jeszcze mam kilku zawodników, których tutaj nie widać. Znowu się coś długo ładuje, ale to jest, to są uroki FIFA. Więc jak widzicie, można złożyć naprawdę tanio i dobrze skład. Tak, jeszcze jest wart uwagi Cordoba, którym mi się świetnie gra. Wylosowałem go w paczce i byłem zaskoczony, jak nim się dobrze gra. 80 tempa, 74 strzały, 82 fizyczności, wysoka pracowitość, dosyć wysoki, 186 cm, dobry też na główki. Naprawdę wiele wspaniałych bramek nim strzeliłem, mimo że to tempo nie jest jakieś oszałamiające wysokie. Więc jak sami widzicie, fajne ustawienie. Jeszcze jedno ustawienie, którym mi się tutaj fajnie rozgrywa, na przykład atak pozycyjny. 80 oceny ogólnej, zgrania 100, tak jak w przypadku tamtej formacji. Jeszcze z zawodników wartych uwagi jest na pewno Junuzowicz, którym mi się również świetnie gra i potrafi taką piękną bramkę strzelać z dystansu. Słabsza noga, 4 gwiazdki, 77 tempa, 80 driblingu, 72 strzałów, 81 podań, 74 fizyczności, naprawdę bardzo fajny też zawodnik. Tutaj Kimmich, jeszcze mam Kimmicha, ale nie testowałem go, więc widzicie, sami piłkarze z Bundesligi, same zielone praktycznie, parę pomarańczowych połączeń, naprawdę takim składem można daleko zająć, czy to w sezonach, czy to właśnie w kwalifikacjach Food Champions, więc możecie jeszcze trochę nieco tutaj pozmieniać, można kupić na środek jakichś innych zawodników, nieco tańszych, chociaż nie są to jacyś naprawdę piłkarze, którzy kosztują niebagatelną ilość monet, a naprawdę wcale nie odbiegają od tych najlepszych zawodników z czołówki, jeśli chodzi o Bundesligę. Więc piszcie w komentarzach, czy podobał wam się taki filmik, subskrybujcie, komentujcie, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Mówił dla was Kaminator, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!